banka, yeah. Open up, I saw my solo good. Witam, tu Sławek. Czas kolejny na następny filmik o rynku kryptowalutowym na 27 sierpnia 2018. Gdy Wam się podoba ten filmik, łapki do góry, subskrybujemy. Dziś omówimy trochę głębiej korelację odwrotną między Bitcoinem a amerykańskim dolarem. Mi się wydaje, że to jest mało omawiane właśnie akurat na stronach internetowych, na forach, przez innych youtuberów. Mi się wydaje, że to jest ważne, to da nam szerszy perspektyw tego rynka. Od razu zaczynamy od kapitalizacji. W tej chwili 216 miliardów, czyli mniej więcej to samo, co było dwie doby temu, kiedy było 217 miliardów. BTC dominance, przewaga Bitcoina 53,53%, troszeczkę do góry, trochę więcej pieniędzy weszło w Bitcoina minimalnie. Ale jak widzimy, w tej chwili Bitcoin 6709 i z tych top 10 widzę takie coś, że szczerze mówiąc jedyna krypta poza IOTA jest na zielono. To jest właśnie Bitcoin 2,73% dodali przez ostatnie 7 dni. Czyli też tłumaczy, czemu ta BTC dominance poszła troszeczkę do góry. Okay. Od razu zaczynamy od wiadomości dnia. Tutaj jest jeden artykuł, który jest bullish dla Bitcoin i rynka kryptowalutowego. 7 inwestorów chcą stworzyć pierwszą obligację na blockchain technologii. Okay, to jest bardzo pozytywne, to będzie w Australii, Commonwealth Bank of Australia i World Bank właśnie mają zamiar wprowadzić obligacje. Okay, bardzo bullish, czyli następny instrument finansowy. Następna wiadomość, raz, dwa, WeChat, Alipay są blokowane, czyli przestaną właśnie używać kryptotransakcje na platformach płatnościowych. Okay, to jest przez to, że właśnie była taka regulacja, która weszła w Chinach co do initial coin offerings i kryptowalut, że po prostu teraz jest zakaz z tym. Jak wiemy, z Chinami to jest do góry w dół, do góry w dół z tymi regulacjami. Wydaje się, że tak naprawdę robią jedno, a z drugiej strony też, tylko moja opinia, to co ja sądzę, tak szczerze mówiąc, oni akumulują właśnie te kryptowaluty. Oczywiście też czują zagrożenia właśnie od tej technologii. I też jest druga taka sprawa, że po prostu dużo właśnie takich projektów jest z Chin. To i oni też, powiem Wam szczerze, że oni nie chcą przegapić tą rewolucję. To jest taki następny przełomowy historyczny trend czy historyczne wydarzenie. Oni nie chcą po prostu przegapić tak samo jak oni kiedyś przegapili rewolucję przemysłową w XIX wieku, kiedy właśnie te zachodnie państwa, Anglia, Francja, Ameryka, Niemcy przechodzili przez ten etap, Chiny kompletnie były zostawione w tyle i oni teraz, od kiedy się przebudzili w tej drugiej połowie XX wieku i to tym bardziej od lat 80., oni teraz są z takim nastawieniem, że oni nie przegapią tą następną rewolucyjną, historyczną epokę, nazwie to tak. Oczywiście teraz patrzymy z naprawdę spod dużej perspektywy historycznej i jak oni to odbierają i tak naprawdę co oni robią, nawet gdy mamy takie wiadomości, które mogą być uznane za fad. Następna wiadomość. Bank of America składa patent dla właśnie crypto safe, czyli ten a custodian service. I to jest bardzo bullish. Mi się wydaje, że tutaj mamy
drugi największy bank w Ameryce zarządza 2,3 trillion aktywów. Okay, to jest potęga. I oni teraz składają właśnie patent na ten custodian service. I to jest bardzo ważne, jak mówiłem dużo razy. To jest, co umożliwia właśnie większym inwestorom utrzymanie ich właśnie cyfrowe aktywa, czy też, żeby nie mieli tych wymagań technologicznych, trzymanie właśnie takich aktywów i tą całą technologię i te całe i tą całą praktyczną wiedzę. Z wszystkim tym private key i te skomplikowane tematy. Następna wiadomość jest tutaj, niestety ja tego się dzielę, żeby dać szerszy perspektyw, jest jeden venture capitalist, który mówi, że Bitcoin ma potencjał spaść do 3000, tylko się dzielę, żebyśmy patrzyli to z dużo różnych perspektywów, nie tylko zawsze z jednego. Oczywiście on używa tutaj jakieś metryki, patrząc na jak długo trwały ręka niedźwiedzia, które te, co już były. Na przykład pierwszy od 2010 do 2011 trwał 300 dni, następnie trwał 900 dni od 2011-2013 i ten ostatni bull run, czyli rynek byka, kiedy nas doprowadził do 20 tysięcy cenie Bitcoina, trwał aż 1500 dni, żeby był ubieg do końca, nazwę to tak. I teraz on jakoś wyliczył to, że ten rynek niedźwiedzia będzie trwał 650 dni, czyli do trzeciego kwartału 2019. Oczywiście to jest tylko jego opinia. Ja nie sądzę, żebyśmy spadali tak nisko. Okay? I nawet można powiedzieć, że ten dołek już był, tak jak pokazywałem w ostatnim filmiku, były te trzy, czy raczej cztery dołki, który nas doprowadzili gdzieś troszeczkę powyżej 5800. Teraz raz, dwa, chcę wejść tą listę i pokazać wam parę ciekawostek. Potem wrócimy, też będziemy trochę skakać. IOTA dzisiaj ma dobry dzień, 7,39% do góry. Tak jak mówię, poza Bitcoinem w ostatnim tygodniu jedyna krypto, która jest na zielono. Potem Icon strasznie pompuje 32,73% i to jest przez to, że są właśnie wiadomości. Tutaj opisuję i też trochę obejrzałem jeden wywiad z jednych tych twórców właśnie tego Icona, że oni będą robić rebranding, czyli zmieniać nazwę, będą się nazywać Icon Loop. Można sobie obejrzeć. Tutaj jest to właśnie ten wywiad, bardzo ciekawy. Icon, co mogę powiedzieć, już mówiłem od dawna, to jest koreański Ethereum Killer, czyli zabójca Ethereum z Korei. Oczywiście nie chodzi tu o Koreę Południową. I teraz przy tym odbiciu, jak widzimy, wiadomości przy takich bardziej sprawdzonych projektów, nazwie to tak, działają i tu widzimy naprawdę skok do góry. Oczywiście mi się wydaje, że to jest duży skok do góry, czyli teraz raczej już ta pompa poszła. Gdy nam się podoba taki projekt, to w tej chwili nie jest najlepszy czas dokupować. Oczywiście to moja opinia. Mi się wydaje, że wszystko co mocno pompuje, potem jest odwrót i ta cena będzie spadać i wtedy będzie lepsza okazja dokupić. Następna rzecz, co chciałem powiedzieć, widzę, że Bitcoin trochę 4%, Zelka 4,4%. Zobaczmy jeszcze, co warto omówić. Pundi X 15%, też tłumaczę czemu. Tutaj jest partnerstwo z Ultra Taiwan. To jest krypto platforma płatności i oni mają właśnie wprowadzić 30 tysięcy XPass karty, które będą używane na 35 różnych festiwalach właśnie we wrześniu. Okay. Bardzo pozytywna wiadomość dla tej kryptowaluty.
Idziemy trochę głębiej, zobaczmy co jeszcze można omówić. Walton Chain 10,65%. OneChain 24,49%, też masowo dużo dzisiaj pompuje. Zobaczmy trochę głębiej. OneChain był stworzony przez twórcę, który był prezesem SPAC-tem. Faktem też jest taka jedna kryptowaluta, która potwierdza dane na właśnie blockchain technologii. No i właśnie oni mają zamiar połączyć różne właśnie cyfrowe aktywa, które będzie można je przesuwać na blockchain technologii, które się różnią od siebie. Okej, ale zobaczmy trochę głębiej jeszcze. Tu widzę na setnym miejscu Loom Network, raczej nie będę wchodził na drugą stronę i dalej. Już mówiłem, Loom Network kiedyś 14% to jest boczny łańcuch dla Ethereum, na którym można budować gry komputerowe. Na przykład można o tym myśleć jak World of Warcraft na blockchain technologii. Ok, ale zerknijmy teraz na Bitcoina i co chciałem omówić właśnie o tym. Pierw wiadomości, jak są powiązane z tym, co chcę omówić, jest to, że właśnie 14 sierpnia Powell powiedział, że wprowadzą, będą podnosić stopy procentowe w Ameryce i przez to, teraz pokazuję, indeks dolara przeciwko innych walut słabną, jak to widzimy. Od 16 spadł. Okay. I to jest, chciałem pokazać, że to jest korelacja odwrotna od tego, jak to porównujemy do Bitcoina. I mi się wydaje, że to jest też taki wskaźnik, który jest bardzo mało omawiany na internecie przez innych youtuberów i tak dalej. Tak jak mówię, a tutaj widzimy, że Bitcoin, można powiedzieć, wzmacnia się od kiedy właśnie to widzimy. Inaczej mówiąc, korelacja jest odwrotna. I to tym bardziej, gdy patrzymy na rok 2017. Bitcoin szedł do góry, a ten indeks dolara przeciwko innych walut słabną. Okay, tak to widzimy, że tak to działa. Tutaj widzimy, jak właśnie ten indeks z czegoś się składa. To jest Wikipedia. Niestety nie ma artykułu po polsku. Może ktoś będzie potrafił to napisać, przetłumaczyć. Jak widzimy, euro 57%, Japanese yen 13%, pound 11,9%, kanadyjski dolar 9,1%, szwedzka krona 4,2%, szwajcarska franka 3,6%. Tak to wygląda. To jest główny wskaźnik, można używać, żeby się orientować, jak dolar se radzi i ostatnio, jak widzimy, idzie do góry. Poza tym to, że właśnie były te ogłoszenie przez Powell, że stopy będą szły do góry. I to miało negatywny wpływ na amerykański dolar, a Bitcoin akurat przez ten czas się wzmocnił. Chciałem tyle powiedzieć. To chciałem coś więcej powiedzieć o Ethereum. I to jest nie, żeby tworzyć FUD, ale tylko żeby się zorientowali. Jest taki jeden artykuł ostatnio, który był głośno omawiany właśnie na internecie, jest, że jakiś wieloryb czy gruba ryba przesunęła 20 tysięcy Ethereum z portfela na Bitfinex, czyli na giełdę. Okay, i tutaj mamy, można nawet to śledzić, jest takie coś, nazywa się etherscan.io dla tych, którzy są detektywi i naprawdę lubią śledzić takie rzeczy i się orientować, sprawdzać, dlatego to jest jedna taka super zaleta właśnie o blockchain technologii, że to jest otwarte i możemy widzieć, co się dzieje. Oczywiście nie wiadomo, kto to jest,
ale to tutaj widzimy, 20 tysięcy było wysłane na Bitfinex, czyli jest taki jeden analista, mówi, że Ethereum może spaść na cenie. Okay? I to jest, tutaj jeden powiedział ekstremalnie, że może dojść aż do 100 albo mniej. Oczywiście ja się nie dopisuję do tej teorii, ale to jest, co się wydarzyło z Ethereum ostatnio. To jest mniej więcej wszystko, co chciałem powiedzieć. Gdyby Wam się podobał ten filmik, łapki do góry, subskrybujemy. Też możecie zrobić follow na Twitter, dodać mnie na Facebook. Możemy to rozkręcić. To wszystko. Trzymajcie się.